sobą 40 lat. Dziękujemy Matce Bożej za nasze małżeństwo. I 33 lata mąż jest na wózku. I bardzo Panu Bogu za to dziękujemy, że nasza miłość mogła dojrzeć przez tą sytuację cierpienia. Więc, kochani narzeczeni, tak popatrzcie na tą drugą osobę. Nie wiem, może się nawet coś rozpadnie, jak ktoś sobie to mocno weźmie do serca, ale zadajcie sobie pytanie, czy ta druga osoba będzie ze mną wtedy, kiedy nie będzie fajnie? Bardzo ważne pytanie. I myślę, że warto się nad tym wszystkim teraz zastanowić w chwili takiej refleksji, a studio w Toruniu poprosimy o muzykę taką właśnie, która pomoże nam nad tym się wszystkim zastanowić. Bardzo prosimy. Mamy magazyn Dorosłe Dzieci, przy mikrofonie Hanna Zielińska, a ja już witam w studiu naszego dzisiejszego gościa, Natalia Mingę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psycholog, poradnia Hipokampus, mama trójki dzieci, co jest bardzo ważne, współautorka razem z mężem Krzysztofem Mingę kolejnej książki dotyczącej wspierania dzieci w rozwoju, tym razem tytuł Zgodne rodzeństwo z podtytułem Jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi. Wszystkie poprzednie tytuły Państwu polecamy, wydawnictwo Samo Sedno. A dzisiaj będziemy rozmawiać o relacji między rodzeństwem, o tym, na ile za tę relację odpowiadają rodzice, ten zakres ich odpowiedzialności, jak można kształtować, na ile można wpływać na to, jak dzieci nawzajem siebie postrzegają, jak siebie postrzegają w rodzinie. O tym wszystkim jest ta książka, ona będzie dla Państwa prezentem pod koniec naszej rozmowy, ale na początek chciałam Panią zapytać o samą zgodność w rodzeństwie jako wartość. Dlaczego ona jest tak ważna? Dlaczego jest w tytule? W tytule jest trochę dlatego, że to jest... wydawnictwo tak chciało. Trochę tak. To jest to, czego rodzice oczekują po swoich dzieciach. Właśnie ta zgodność to jest coś, czego by chcieli rodzice, a co niekoniecznie jest wcale potrzebne do czegokolwiek dzieciom. Czasami jest najbardziej potrzebne, żeby każde z osobna mogło być sobą. Co nie zawsze znaczy, że będą ze sobą zgodne. Nie, zgodność nie jest absolutnie celem samym w sobie. Nie jest czymś, czego musimy... Pani nas na taki hak łapie. Najpierw jest taki tytuł, a potem czytamy książkę. I trochę się rozwijamy, czytając tę książkę w swoim rodzicielstwie. Ale jest dokładnie odwrotnie o tym, żeby pozwolić dzieciom na to, żeby nie były zgodne, bo one też potrzebują... To, że są dla siebie ważne nawzajem, to też... próbują jakoś znaleźć wspólną płaszczyznę, a że to są dzieci, to się odbywa za pośrednictwem licznych konfliktów, czasem krzyczenia na siebie, czasem nawet argumentów siły, ale to też je do siebie zbliża w gruncie rzeczy. Najgorzej jest, jeżeli rodzeństwo jest do tego stopnia zgodne, że się ignoruje. Wtedy tam nie ma żadnej więzi, żadnej relacji i to jest dopiero trudna sytuacja. Tak? Bo to jest zupełny brak relacji właśnie wtedy, tak? Brak emocji, brak relacji. A jaka sytuacja w rodzinie może doprowadzić do tego, że dzieci nie zauważają się, ignorują swoje potrzeby siebie nawzajem? No przede wszystkim, jeżeli one nie mają przestrzeni i czasu do tego, żeby razem być. Jeżeli chcemy pomóc im budować relacje, to przede wszystkim... No to typowa polska rodzina, ani przestrzeni, ani czasu, tak? Ale jednak można spędzać weekendy razem, można spędzać popołudnia z dziećmi, można je wysyłać każde na osobne zajęcia dodatkowe. Można im organizować czas tak, żeby każde miało swoich znajomych, chodziło na swoje przyjęcia. I generalnie, jeżeli te dzieci będą się widzieć przez pół godziny rano i ewentualnie będzie kłótnia o łazienkę i przez pół godziny wieczorem, kiedy będą sobie wyrywać pilota od telewizora, no to trudno mówić o tym, żeby te dzieciaki miały kiedy w ogóle się poznać nawzajem. No to powiedzmy teraz wszystkim rodzicom, którzy nas słuchają, ile tak naprawdę od nich zależy?
jeśli chodzi o relacje między dziećmi? Zależy od nich bardzo dużo w kwestii takiej, że bardzo łatwo jest dużo rzeczy napsuć. Więc tutaj świetnie. Jest mniej do zrobienia, niż się może wydawać. Czyli więcej jest do nierobienia. Tak? Przede wszystkim profilaktyka i świadomość rodzica, tak? Nie wchodzenie w te obszary, w których można zaszkodzić dzieciom. To z jednej strony. Z drugiej strony niewykorzystywanie dzieci do własnych potrzeb. To jest taka kwestia, że łatwiej jest się może czasem uporać z jednym... Ale my w ogóle posiadamy te dzieci z powodu własnych potrzeb. Przecież. No my je sprowadzamy na świat, dlatego że mamy taką potrzebę, jasne, ale kwestia jest taka, że często rodzice rozgrywają jedno dziecko przeciwko drugiemu. I to jest najlepszy sposób na to, żeby je skłócić. Co też pani mówi, to jest naprawdę często, że rodzice nastawiają a dzieci przeciwko sobie? Czym innym jest mówienie, a twoja siostra to tak się zachowywała, a z nią to nigdy nie miałam żadnych problemów. Jesteś starszy, mądrzejszy, tak. Dokładnie. To, o czym pani jesteś pisze. Starszy, mądrzejszy, ale jesteś starszy, to wynieś śmieci, przecież ona jest jeszcze taka malutka. I wtedy ta siostra staje się największym wrogiem. Tak, bo ona jest bardziej kochana. A czasami zdarza się... Bo ona nie musi. Ona nie musi, ale często zdarza się tak, że każde z dzieci uważa, że to drugie jest bardziej kochane. O, to zatrzymajmy się przy tym temacie, no bo to jest jakaś taka strefa, sfera tabu. Nie da się kochać równo dzieci, każde dziecko się kocha inaczej. I ja tak czasami też lubię rozmawiać z moimi znajomymi matkami, które mają więcej niż jedno dziecko. Żadna nigdy mi nie powiedziała, że kocha dzieci inaczej, tylko wszystkie porówno, tak samo. I no to jest, trudno jest, a dzieci widzą swoje, oczywiście to mogą być jakieś wykrzywione przez ich własne ego też często obrazy, ale też prawda jest taka, że dzieci nie kocha się tak samo. Na pewno inaczej na starcie kocha się pierwsze dziecko, mocniej czy słabiej, ale to jest zawsze inaczej. Inny jest zapis w pamięci, bardzo silny ślad emocjonalny i pierwsza ciąża, pierwszy poród, z reguły to jak taki ostry film się pamięta, a to drugie i trzecie dziecko już jakieś takie ziarno się robi, trochę się tak rozmywa to wszystko. Czasami się myli, czy to było drugie dziecko, czy to trzecie to zaczęło raczkować wtedy, czy może któreś następne. Opowiedzmy o tym, jak to z psychologicznego punktu widzenia się rozkłada, ta miłość rodzicielska, matczyna. To jest bardzo różnie i dlatego, że bardzo często kobieta czeka na córeczkę. W tym momencie pierwszy jest chłopiec, niby pierwsze dziecko to takie najbardziej kochane, ale jak się ale jednak egzemplarz córka, próbny, tak? Bo czekamy na dziewczynkę. To wtedy dopiero rozkwita się. I naprawdę widuje pani takie przypadki, że to jest innego rodzaju macierzyństwo wobec syna i wobec córki? Tak. I to na co dzień. To jest, zresztą to bardzo łatwo, mając więcej niż jedno dziecko, zwłaszcza ja mam dwójkę chłopców starszych, najmłodszą córkę, to ludzie mnie potrafili zaczepiać na ulicy, więc wreszcie się pani córeczki doczekała. Ja mam odwrotną sytuację i te same komentarze. Były dwie córki i potem synek, że za trzecim razem się udało. No ja byłam obrażona, pytając, czy te pierwsze egzemplarze są nieudane, wskazując na nie, że przepraszam bardzo, czy to były właśnie egzemplarze próbne, ale komentarze podobne. Ale jest wiele, do trzech razy sztuka. Wiele rodzin, w których mamy mówią, no córka to jest jednak córka. Czyli więc to inna więź, inna relacja? Inna. Tylko że kwestia jest taka, że to nie ma nic złego w tym, że to jest inna więź czy inna relacja. Jeżeli my przyznamy się przed sobą, że właśnie każdy z naszych dzieci kochamy inaczej, z każdym tą więź budujemy inaczej i każdy z naszych dzieci ma inne potrzeby, to jesteśmy na najlepszej drodze do budowania świetnych więzi. Natomiast jeżeli my sobie założymy, że tak nie wolno, że jak ja mogę inaczej traktować jedno dziecko, inaczej drugie, inaczej trzecie. Im się należy to samo. W tym momencie żadne z dzieci nie dostaje tego czego potrzebuje. Czego potrzebuje. I a w tym my właśnie jesteśmy momencie, w kole wiecznej frustracji. Tak, dzieci też. I w tym momencie dzieci myślą, że no tak, on tak chciał, więc my tak wszyscy dostaliśmy, jego kocha bardziej. Tylko nikt nie dostaje tego, co potrzebuje, więc wszyscy są przeciwko wszystkim w tym momencie. No dobrze, zacznijmy sobie od początku, jak to jest, kiedy w rodzinie pojawia się czwarta osoba, bo kiedy jest jedno dziecko, to wszystko jest bardzo trudne, ale bardzo jasne. Potem z logistycznego punktu widzenia jest łatwiej, kiedy pojawiają się kolejne dzieci, natomiast trudy zaczynają się dla starszego brata czy siostry, najmniej przygotowanego na tę sytuację, niedojrzałego emocjonalnie, o tym też pani w bardzo ciekawy sposób pisze, że ta ostateczna dojrzałość emocjonalna to tak naprawdę 18-20 rok życia, o czym
my dorośli zupełnie zapominamy i jak ktoś już ma 8 czy 10 lat, to oczekujemy od niego absolutnego stoicyzmu, a to dopiero połowa drogi w dojrzałości emocjonalnej. No ale jest już taka sytuacja, ma się pojawić nowy nowa siostra lub nowy braciszek. Pisze pani o tym, że cała rodzina się cieszy i tej radości oczekuje od dziecka. No to jest oczywiście naturalne, ale dlaczego jest tak, że to dziecko niekoniecznie się cieszy? Dlatego, jak ona się czuje? Ono po pierwsze nie wie, czego ma się spodziewać. Całkowicie zupełnie nie wie, tak jakby nagle przyszedł do nas do domu mąż i powiedział: słuchaj, kochanie, przeprowadzamy się tam i tam, ja już tam wszystko załatwiłam, teraz się ciesz. Tak, nikt by się nie czuł komfortowo w takiej sytuacji, kiedy w ogóle nie ma pojęcia, co go czeka. Co więcej, patrząc na otoczenie, patrząc na stopień zaangażowania wszystkich wokoło w przygotowania, to on widzi, że po prostu tego czasu, tego przestrzeni dla niego jest coraz mniej. To jest kwestia tego, że jeżeli dotąd sypiał z rodzicami, to bardzo często jest, no teraz już musisz odejść. Czasami jest tak, że z kolei miał własny pokój i teraz nagle pół pokoju musi oddać. Z punktu widzenia dziecka starszego, pojawienie się młodszego dziecka jest stratą. Jest kryzysem. Jest kryzysem i on czuje, że traci, no bo już sam fakt, że mama nie może go podnieść, że mama jest duża, że brzuch mamie przeszkadza, to jest już coś, co zapala czerwoną lampkę. Jeżeli jeszcze nikt nie wyciągnie do niego ręki, nie zwróci uwagi na to, jak on widzi tą sytuację, i każą mu się cieszyć, to oczekiwania otoczenia są tak sprzeczne z jego własnymi, z jego własną percepcją tej sytuacji, że po prostu to już zostaje tylko miejsce na lęk w tym momencie. Jak wobec tego ochronić dziecko, jego uczucia w tej sytuacji, kiedy my jesteśmy naprawdę rozentuzjazmowani, kiedy naprawdę z ochotą szykujemy to mieszkanie, siebie, rodzinę na przyjęcie następnego członka rodziny. Jak pomóc dziecku pozostać sobą? Pierwsze, dać mu przestrzeń do tych negatywnych emocji i się ich nie bać. I nie wmawiać mu, że czuje coś innego niż czuje, bo my dorośli bardzo często strasznie boimy się negatywnych emocji dzieci. Tu chodzi o gniew, ale równie często boimy się smutku dzieci. Próbujemy dzieciom ten smutek wyperswadować, próbujemy im wmówić, że tego wcale nie ma, bo my sami nie wiemy bardzo często, jak na to zareagować. Tak samo dziecko cierpi, jest jakiś ból fizyczny, czy się uderzy, czy jest chore, boli gardło, czy głowa. My jako rodzice chcemy jak najszybciej ukoić. Smutek my rodzice interpretujemy jako ból psychiczny i moim zdaniem jest naturalne, że chcemy ukoić jak najszybciej. Tak, bym wróciła do tego bólu fizycznego. Aha. Bardzo często rodzice mówią, ale nic się nie stało, nic cię nie boli. To jest dokładnie to samo zachowanie. To nie jest tylko skojeniem tego bólu. Bo jeżeli chcielibyśmy dziecko ból naprawdę ukoić, to w momencie można dziecko przytulić, zapytać, czy bardzo boli. I w tym momencie jakoś tak spokojnie dziecko może ten swój ból przeżyć i może go zostawić ze sobą. No, ale z drugiej strony psycholodzy mówią często o tym, że to, czemu poświęcasz uwagę, wzrasta. Jeśli człowiek na koniec dnia rozpatruje i rozgrzebuje przede wszystkim to, co mu się nie udało, to zaczyna mieć coraz gorsze mniemanie o sobie i coraz gorzej się czuć na tym świecie. A jak pod koniec dnia sobie pomyśli, zrobiłem dobrze to, siam to i owam to, no to będzie się czuł coraz lepiej ze sobą. Więc rodzice sobie myślą, aha, jeśli ja tutaj będę rozdrapywał rany z tym dzieckiem, czy psychiczne, czy fizyczne, no to po prostu dziecko popłynie, to zasie go ten ból i po prostu będzie jeszcze gorzej. Czarna dziura. Tylko że jeżeli my nie zwracamy uwagi na to, że dziecko się źle czuje, w ogóle temu nie poświęcimy żadnej uwagi, to ono się czuje mało widoczne, czuje się mało ważne. Czyli wtedy się czuje jeszcze gorzej. Tak? Tak, to nie chodzi o to, żeby rozdrapywać te rany, tylko o to, żeby je zauważyć, poświęcić tą chwilę i nakleić ten plaster na tą ranę. I w tym momencie dziecko już czuje, że wszystko jest okej, może pobiec dalej. A jeżeli my mówimy dziecku, nic się nie stało, to ono płacze jeszcze bardziej. Tak, to jest niezwykle okrutne, by mówić właśnie, nic się nie stało, albo tak naprawdę jesteś głodny, albo tak naprawdę jest ci zimno, albo różne takie, albo sikuć się chce, to są najlepsze historie. No, chociaż czasami rzeczywiście wiemy, że się dziecko chce siku, ale rodzice dobrze byłoby, żeby się trzymali z daleka od fizjologii dziecka. No dobrze, nie wmuszamy dziecku radości z powodu przyjścia starszego brata, młodszego brata, młodszej siostry. Pojawia się noworodek w domu. Oczywiście on zupełnie jest niezgodny z wszelkimi wyobrażeniami. Może i trochę wygląda jak lalka, ale nie zachowuje się jak lalka. Matka jest wymęczona.
śpiąca. Poddenerwowani mogą być rodzice, bo niewyspani właśnie oboje. No i tutaj paradoksalnie proponuje pani taką formę kontaktu z tym dzieckiem starszym, która polegałaby na możliwym włączeniu dziecka w opiekę nad tym nowym członkiem rodziny, żeby ono nie czuło się wykluczone z jednej strony, a z drugiej, żeby zinternalizowało tę całą sytuację, uznało tego nowego członka rodziny za swojego, za naszego, człowieka, a nie za rodziców jakąś istotę, tylko właśnie. No i teraz tutaj pytanie, jak tu znaleźć tą równowagę? Bo rodzice w dzisiejszych czasach mają naprawdę bardzo różne, czasami skrajne podejście do kwestii tak zwanych obowiązków domowych, czy właśnie wspierania młodszego dziecka przez starsze dziecko. Jak tutaj wyczuć tę granicę, na ile starsze dziecko można angażować i w jaką pomoc przy maluchu, żeby to było dla niego rozwojowe i pomocne, a nie żeby się czuło jeszcze bardziej, nie wiem, wykorzystywane, pogrążone, osamotnione. W pierwszej kolejności dziecko jest ciekawe. I to niezależnie od tego, czy starsze rodzeństwo ma 2 lata, czy ma lat 12, to jest po prostu ciekawostka, że się pojawia taki dziwny mały człowiek. Mm-hmm. I w tym momencie możemy tego małego człowieka zamknąć w łóżeczku, zamknąć pokój, bo śpi. I w tym momencie starszy już może tylko patrzeć przez dziurkę od klucza, albo się wściekać, że nawet się zbliżyć do tego. Taki jest cenny, że ja go mm-hmm. nawet zobaczyć nie mogę. Albo położymy to małe dziecko na jakimś kocyku, nawet na podłodze, i pozwolimy temu starszemu po prostu z nim pobyć, podotykać, pomasować, poobserwować. Powąchać. Dokładnie. Dzieci pięknie pachną, malutkie. I to jest bardzo ważne, o czym pani mówi z tym wąchaniem i tak dalej, ponieważ dzięki temu kontaktowi w tych pierwszych dniach już życia buduje się bardzo silna relacja, bardzo podobna do tej między noworodkiem a rodzicami. Jeżeli dzieci mają ze sobą kontakt, to one będą do siebie ciągnąć, jeżeli mają taką możliwość i będą chciały uczestniczyć w życiu tego dziecka. To jest kwestia nie taka, że ty chodź mi tu pomóż przynieść, tylko... A jak to zrobić? A jak to? A zobacz, widzisz? Zapomniałam pieluszki. Mógłbyś mi przynieść? Mhm. Nie? Okej, no to pójdziemy po nią razem. To nie chodzi o to, żeby dziecko musiało, tylko żeby mogło. Tak, pisze pani o prośbach wobec dziecka, bardzo ważną rzecz, żeby owszem angażować i prosić dziecko, żeby przyniosło czy jakieś akcesoria, czy jeśli jest porządnie starszy, to może popilnować malucha przez chwilę, ale że to mają być polecenia, a nie prośby i żeby pamiętać, że prośba to nie jest tylko grzeczniejsza forma niż polecenie, to nie chodzi o wyłącznie dobór słów i odpowiedni język, ale o autentyczną gotowość na odmowę. To znaczy, jeśli pytamy, czy prosimy, chciałabym się zdrzemnąć na 10-15 minut, czy mógłbyś, synu, popatrzeć na siostrę, jeśli on powie, nie chce mi się, albo mam inne plany, albo sam jestem zmęczony, to przyjąć tę prośbę. Jak? Przyjąć tę odmowę. Po prostu ją przyjąć. Bez komentarzy, że ja się tutaj na tobie tak zawiodłam. Wiadomo przecież. No wiesz co, ja tu tyram, nie śpię od 3 miesięcy. Ale to myśmy sprowadzili tego małego człowieka na świat. Rodzeństwo, nawet jeżeli prosiło o to, to ono w ogóle nie wiedziało, na co się pisze. Mm-hmm. Także no, małe dziecko jest naszą odpowiedzialnością. Pomoc jest mile widziana, powinniśmy ją docenić, natomiast starsze dziecko nie powinno mieć jakichś twardych obowiązków wobec młodszego. Ono może mieć obowiązki wobec nas, ponieważ my utrzymujemy dom i ono jest częścią tej rodziny, więc też część ciężaru może przejąć. Natomiast nie powinny być to obowiązki wobec młodszego rodzeństwa, bo to nie była jego decyzja i to nie jest jego odpowiedzialność. Jeżeli chce, świetnie, radujmy się, jest super, ale jeżeli nie chce, to przymuszanie go tylko pogorszy sytuację. Zwróćmy uwagę, że w krajach, gdzie jest bardziej prymitywnie, gdzie dzieci trzymają się razem, naturalnym jest, że starsze dziecko zajmuje się młodszym i tam to po prostu tak jest. To nie jest tak, że ono musi, że ktoś będzie na nie krzyczał. Ono kocha młodsze rodzeństwo. Wszyscy tak wokoło... też jest modelowane, tak? Bo widzi starszy, nie wiem, kuzynostwo, właśnie, czy wszyscy wokoło tak żyją, to my też tak żyjemy. U nas tak nie jest. Mhm. U nas dziecko małe zresztą powszechnie postrzegane jest jako problem. Ono jest problemem w rodzinie, ponieważ o Jezu, będzie się budzić po nocach, jak ty masz przerąbane.
że masz takie małe dziecko. Jest problemem w środkach komunikacji miejskiej, jest problemem w restauracji. Niedawno była afera. Jest problemem. Tych afer to jeszcze będzie trochę, było trochę, ale trzeba jest o nich problemem mówić. W pracy. Tak. Nie jest częścią życia społecznego i tak naprawdę nie do końca jest częścią rodziny. I no właśnie, to jest kwestia tego, żebyśmy wyszli naprzeciw temu, że dzieci mogą, ale nie powinny musieć też. Ponieważ no, nie mają też dobrego wzorca wokoło. Dlatego dla nich to też jest trudne, żeby... Zwraca Pani uwagę, by Państwo, by oboje autorzy zwracają uwagę na to, żeby noworodek i niemowlę też przede wszystkim potrzebuje fizycznej bliskości matki, no i takiego zaopiekowania polegającego na czynnościach higienicznych, nakarmieniu, jakichś warunkach do snu. A ten starszek wtedy bardzo potrzebuje zapewnienia, czy bezpośredniego, czy pośredniego, że nadal jest ważny, nadal jest kochany, nadal rodzice mają dla niego czas, w miarę możliwości w tej samej formie prowadzą z nim zabawy. I mam tutaj przed sobą fragment taki poradnikowy dotyczący tego, jak można sobie radzić w takiej sytuacji. Piszą Państwo tak. Karmiąc piersią na leżąco, można zaproponować, by starszak położył się obok i wspólnie poczytać książkę. Wybierając miejsce do karmienia na siedząco, także można usiąść na tyle wygodnie, by mieć jedną rękę wolną. Pozwoli to grać w gry planszowe, często wystarczy rzucić kostką, a zresztą dziecko sobie poradzi, bądź robić to, co akurat wymyśli starszak. I dalej. Przede wszystkim mama, której młodsze dziecko wisi w chuście, w cudzysłowie, właściwie nie musi się nim zajmować, więc ma wolne ręce. Jednocześnie zaspokaja potrzeby bliskości niemowlęcia. Malec niczego nie traci, a starsze dziecko może układać puzzle, śpiewać, tańczyć z mamą, wspólnie gotować, pod warunkiem, że młodsze jest na plecach i robić wszystko to, co robili razem do tej pory. Przyznam, że jak czytałam te fragmenty, to trochę się zjeżyłam, bo ja bym chciała... nie być obarczana aż takimi dużymi obowiązkami w trakcie karmienia piersią. Znaczy nie dość, że karmię i wydzielają się te hormony, które mnie natychmiast usypiają i rzeczywiście jestem zmęczona, bo właśnie od kilku miesięcy nie śpię, niezależnie czy traktuję to jako problem, czy jako coś wspaniałego. Żebyśmy też my matki nie narzucali na siebie za dużo, że będziemy jeszcze tańczyć z dzieckiem w tym czasie, grać, zabawiać je, czytać. To nie jest takie proste. To nie, z jednej strony to nie jest takie proste. Z drugiej strony, też pewnie w innym miejscu gdzieś było, że łatwiej zająć się czasem dzieckiem starszym w trakcie karmienia, niż potem sprzątać pokój obok. Tak, dzieci są specjalistami od pewnych wyczynów, kiedy wiedzą, że mama jest uziemiona i karmi piersią. To jest jedna rzecz. A druga, jeżeli się jest samemu z dwójką, trójką dzieci, w tym noworodkiem w domu i nie ma się żadnej pomocy, to czasami trzeba stawać na uszach, bo po prostu te dzieci i tak potrzebują tego czasu. Więc, A dlaczego nie można powiedzieć dziecku, słuchaj, jestem zmęczona, twój brat zasypia, się zdrzemnę razem z nim? Dwulatkowi bardzo trudno takie coś powiedzieć. Czyli zależy od wieku, tak? Oczywiście, to nie chodzi o to, już z sześciolatkiem można się dogadać, słuchaj, jest ta i ta godzina, teraz potrzebuję tyle i tyle czasu, wtedy będę miała dla ciebie tyle i tyle czasu, zrobimy to i to. Z sześciolatkiem super, bez problemu można się, może nie zawsze, ale można się w ten sposób dogadać. Natomiast ten fragment jest skierowany do rodziców, którzy mają mały dystans między dziećmi. I bardzo trudno jest, znaczy bardzo często dajemy młodszemu dziecku nie to, co potrzebuje, a starszemu dajemy też nie to, co potrzebuje. Mm-hmm. Bo czyli taka para w gwizdek, tak? Bardzo się staramy. To jest właśnie tak, że stoimy nad tym małym i dajemy mu nie wiadomo co, kiedy on tak naprawdę potrzebuje tego, że jesteśmy, chce być blisko. Mm-hmm. A starszy w tym momencie patrzy i on by chciał właśnie tego. No, to może dobry tu jest moment, żeby porozmawiać o czymś, co moja koleżanka nazywa cofką. Pani nazywa to w sposób bardziej naukowy, czyli regresją. Czasami dziecko w sposób dosłowny chce się poczuć, jak to jest być niemowlęciem, bo oczywiście, że tego nie pamięta. I nawet jak już jest kilkulatkiem, właśnie kładzie się na plecach, chce, żeby mama się pochyliła tak samo jak nad noworodkiem czy niemowlęciem. Domaga się smoczka, grzechotki, kocyka, czasem nawet pieluszki, czasem nawet chce wypić mleko od mamy z piersi. I tutaj pani uspokaja absolutnie rodziców, że jest to naturalny etap. Im bardziej zaspokoimy te potrzeby, im szybciej, im więcej poświęcimy im uwagi na początku, tym szybciej to wszystko minie i wszystko wróci do normy. Pani tak mówi, że to jest takie obciążające, to karmienie i zajmowanie się. Chodzi o to, że jeżeli my przez te pierwsze tygodnie damy z siebie tak dużo,
to... Dziecko poczuje się bezpieczne. To dziecko tak? poczuje może się pójść bezpiecznie z powrotem do swoich zabawek. I stworzymy takie warunki w domu, że już nie będziemy musieli tego robić. To chodzi o ten pierwszy okres, kiedy to starsze dziecko ma dużo większe potrzeby niż miało rok wcześniej. Kiedy ono tak naprawdę nie może znaleźć sobie miejsca, kiedy ono nie jest pewne, jaki jest jego status w tej rodzinie, kiedy na każdym kroku dlatego domaga próbuje, się upewnienia. Tak, statusu na przykład młodszego brata, tak? Próbuje, jak to by było, czy też będę miał tak dobrze, jeśli zacznę udawać dzidziusia, tak? A poza tym bardzo często właśnie te pierwsze karmienia, pierwszy okres, zresztą bardzo dobrze to jest pokazane w książce o Basi, Basia i nowy dzidziuś, kiedy Basia zupełnie nie może sobie znaleźć miejsca, kiedy, bo ten mały zajmuje tyle czasu rodziców. Dlatego ja zachęcam rodziców, żeby dali z siebie przez ten krótki okres jeszcze więcej niż zwykle, żeby tamto starsze dziecko po prostu poczuło okej, jestem u siebie, jest miejsce dla mnie, oni nadal mnie kochają tak samo, ten mały już sobie może być. Po prostu warto. Ja wiem, że sama jestem matką, sama mam trójkę dzieci z małymi różnicami między nimi, wiem jak to jest mieć małe dzieci i jeszcze mniejsze dziecko. I po prostu, i też z doświadczeń z znajomymi mamami wiem, że jeżeli się jeszcze bardziej wysili na początku, jeszcze więcej poświęci temu starszemu dziecku, kiedy to małe właśnie ma w sumie bardzo małe potrzeby, bo większość noworodków jeszcze kolek nawet wtedy nie ma, jeszcze nie jest tak źle, bo przez ten pierwszy miesiąc dużo śpi, łatwo jest poświęcić dużo czasu temu starszemu, bo on dojrzewa, potem już nie będzie bardzo takich warunków dojrzewa. Na to, a frustracja w starszym będzie narastała, a młodszy z kolei już też będzie zaczynał potrzebować coraz więcej bodźców świata i rzeczywiście może być coraz trudniej. Jeśli... Żeby zapobiec tej frustracji, po prostu można dać siebie przez ten tydzień czy dwa na maksa, a potem już będzie można trochę odpocząć, bo i to dziecko starsze więcej zrozumie, zaakceptuje. Jeżeli jest małe, ma dwa lata, to powoli zacznie zapominać, że tego młodszego już nie było i będziemy mieli po prostu względną harmonię w domu. A jeśli by tego nie zrobimy, to w dziecku właśnie, tak jak pani mówi, zacznie frustracja narastać i zaczną pojawiać się tak zwane niegrzeczne zachowania. Będziemy mieć niegrzeczne dziecko w domu, które a to będzie chciało podnieść noworodka za nogę, a to zacznie by wrzucać jakieś dziwne przedmioty do jego łóżeczka albo różne inne będzie miało pomysły. I tutaj pani, państwo, razem z panem Krzysztofem Minge, bardzo celnie i tak naprawdę rzeczowo włączają taki hamulec rodzicom, że za każdym razem, kiedy masz wrażenie, że twoje dziecko jest niegrzeczne, pomyśl, że ono po prostu jest niezauważone. Że jedyne, czego ono potrzebuje, to uwagi, że czuje niedobór kontaktu z tobą, rodzicu, twojej uwagi, twojego zainteresowania. I co dalej? Okej, dziecko jest niegrzeczne, w cudzysłowie. Widzimy, że zachowuje się w sposób, który może nazwalibyśmy agresywny wobec młodszego rodzeństwa, może wobec siebie, a może wobec rodziców. Widzimy, że dzieje się coś ponad normę związanego z tym dzieckiem, bo być może właśnie przegapiliśmy te pierwsze tygodnie, bo tak bardzo się skupialiśmy i zachwycaliśmy nowym dzieckiem i wiemy, że jest to przejaw niedoboru uwagi, co wtedy, kiedy już no, następuje takie naprawdę wybuchy dużej frustracji. Wtedy powinniśmy znowu, to jest kwestia tego, żeby odwiesić trochę siebie i dać temu dziecku więcej. Z reguły to nie jest dużo więcej. To jest trochę więcej uwagi, trochę więcej zabawy zostanie przy tym niegrzecznym dziecku. Nawet jeżeli ono robi rzeczy niedozwolone, absolutnie naganne z naszego punktu widzenia, no to mamy do wyboru. Możemy na nie nakrzyczeć, możemy je odstawić do kąta, a możemy też zabronić mu to robić, zapobiec robieniu tego dalej, ale pozostać razem z nim. Być z nimi, pokazać, że podajmy ono jest przykład okay. takiej sytuacji, żeby i dziecko się czuło dobrze i to młodsze było bezpieczne i my, żebyśmy jakoś wyszli z tego z emocjonalną twarzą. No przykład. No, wystarczy, starsze dziecko rzuca czymś w młodsze dziecko. No w tym momencie możemy naprawdę usunąć to starsze z pokoju, zaopiekować się. A my też jesteśmy wzburzeni na przykład, tak? Bo akurat jesteśmy bardzo, akurat oczywiście rozmawiamy przez telefon, o klasyk, w bardzo ważnej służbowej sprawie. I bardzo prosiliśmy to dziecko trzyletnie, jesteśmy niedojrzałymi rodzicami i spodziewaliśmy się, że dziecko trzyletnie będzie cicho przez te dwie minuty. I właśnie wtedy zaczyna się awantura, rzucanie drewnianymi klockami się w niemowlę. Zawsze zaczyna, jak rozmawiamy przez telefon. Tak, no to jest klasyk. I naprawdę szlak nas trafia, musimy przerwać ważną rozmowę, kontrakt wisi na włosku albo właśnie już czujemy, że po nim. I podchodzimy do tego starszego, naprawdę kły i pazury mamy na podorędziu i co? Pierwsze przerwijmy tę rozmowę. To nie jest tak, że jakikolwiek kontrakt zostanie
zostanie rozwiązany, dlatego że nasze dzieci w domu kłócą. Tak. Jeżeli rozmawiamy ze sobą dorosłą, dojrzałą, to po prostu wystarczy powiedzieć, że mam w domu awarię, oddzwonię, kiedy będę mogła. I normalny człowiek to zrozumie, a to warto się zastanowić, czy warto wchodzić współpracować z takimi ludźmi, którzy nie są w stanie takiego drobiazgu zrozumieć, współpracować. To jest jedna rzecz. Dwa, można się na chwilę zamknąć w łazience. Po prostu. Jeśli naprawdę czujemy, że. Dać sobie tą chwilę na ogarnięcie siebie, na uspokojenie się. No bo my też jesteśmy tylko ludźmi, te emocje szaleją. A jeżeli mamy wziąć jeszcze na siebie emocje młodszego, krzyczącego dziecka i starszego, krzyczącego dziecka, to po prostu musimy wziąć coś dla siebie. Czyli tak jak w samolocie, tak? Najpierw maskę tlenową dla siebie, najpierw pierwsze sekundy, głęboki oddech i idziemy do starszaka, tak? Jeżeli młodsze nie jest bezpieczne, bezpieczne i nie krzyczy za bardzo, albo jest w stanie się ogarnąć, albo ktoś może je zabrać, to idziemy do starszaka. I nie zaczynamy od tego, że jak to nam się nie podoba, jacy to my jesteśmy źli i tak dalej. Bo to jest problem rodziców, którzy już opanowali komunikat mnie tak zdumiało, o czym Państwo piszą, nie mówcie dziecku o sobie, tylko o nim. Przecież, a powołuje się Pani na klasyków, na Marshalla Rosenberga, na Jespera Jula, też właściwie my, ci nowocześni rodzice, jesteśmy wyedukowani, podchodzimy do takiego dziecka. Jest mi bardzo przykro, synku, że doszło do takiej sytuacji. Czuję złość, frustrację i rozczarowanie. A Pani pisze, dziecka to nic nie obchodzi. W tym momencie nie. Jak my mamy wypadek samochodowy i ktoś przyjdzie i zacznie nam opowiadać, jak on się czuje, to nas też to nie będzie interesowało. A każdy taki wypadek u dziecka to jest ten kaliber emocji. To do niego w ogóle nie dociera. Czyli dziecko interesuje się sobą. Jeżeli chcemy do niego dotrzeć, to tylko przez niego samego. Czyli co mówimy w takiej sytuacji? To, co ono czuje. Świetnie się bawiłeś, synu, tak? Ironia jest bardzo skuteczna, zwłaszcza wobec trzylatków. Nie, po prostu podchodzimy i mówimy, widzę, że byłeś zniecierpliwiony, że nie podobało ci się, że rozmawiałam przez telefon, że jesteś zły i chciałbyś mi to jakoś okazać. I w tym momencie, jeżeli dziecko już mówi, to z dużym prawdopodobieństwem powie tak, nie, albo rozwiąże mu się język. I to jest świetny moment na to, żeby po prostu dziecka wysłuchać. Niedawno słuchałam bodajże rzecznika praw dziecka, który powiedział coś, co świetnie mi uzmysłowiło to, jak my widzimy dzieci. Z dziećmi trzeba rozmawiać, do dzieci mówimy. I właśnie, nam się wydaje, że my z dziećmi rozmawiamy. Tymczasem a to my ględzimy w kółko na okrągło i bardzo trudno jest nam przerwać ten monolog, który do dzieci w ogóle i tak nie dociera. No tak, o tym też Jesper Juhl pisze, że żadne jeszcze dziecko nie zostało wychowane na podstawie tego, co rodzice mu mówią, jakie ich życie powinno być, tylko na podstawie tego, jak rodzice zachowują się w swoim życiu, w swojej pracy, wobec siebie, w związku. Państwo też o tym piszą, że modelowanie przede wszystkim to przy konfliktach między dziećmi jest bardzo ważne, o czym za chwilę porozmawiamy. Czyli w sytuacji takiego napięcia emocjonalnego, wybuchu mówimy dziecku, staramy się mówić przede wszystkim o nim. I też powołują się Państwo, to dla mnie było bardzo ciekawe, na terapię stresu pourazowego, gdzie właśnie najbardziej tym terapeutycznym czynnikiem jest zwerbalizowanie, nazwanie trudnych emocji, co jest automatycznym przerzuceniem tych emocji ze skrzynki niezałatwione do skrzynki załatwione. Tak, i dopiero wtedy, kiedy dziecko, jeżeli jest małe, to usłyszy, jeżeli jest starsze, to wypowie, ono może się zająć tym problemem i zająć też swoim zachowaniem w kontekście tego problemu. W momencie, kiedy ono nie wie, co czuje, nie rozumie tego, co czuje, to frustracja tylko narasta. Jeżeli my jeszcze dołożymy do tego nasze problemy, to ono w ogóle nie jest w stanie tego udźwignąć. To my powinniśmy udźwignąć jego problem i dopiero kiedy ono się uspokoi, wyciszy, pokażemy mu, że okej, zachował się niefajnie, ale nadal jest naszym dzieckiem, jest z nami, to ono jest gotowe się otworzyć na to, co nam się nie podobało, czego my byśmy oczekiwali. Zresztą właśnie, nie na to, co nam się nie podoba, bo dziecko bardzo często wie, co nam się nie podoba. Kwestia jest taka, żeby ono wiedziało, co nam się nie podoba, a my bardzo chętnie mówimy, nie rób, nie wolno, tego nie akceptuję, ale nie potrafimy, sami nie wiemy bardzo często, czego my chcemy od tego dziecka. No tak, to tutaj rzeczywiście mamy problem przede wszystkim na poziomie dorosłym. Mówi Pani o różnych uczuciach dziecka, na których należy się skupić, kiedy jest ono w chwili wzburzenia, ale zaznaczają Państwo w książce o tym, żeby
nazywać te uczucia, ale akurat nie używać terminu zazdrość. Trochę mnie to zdziwiło. Może być smutek, frustracja, złość, gniew, ale nie zazdrość, żeby unikać tego terminu, bo ono mocno stygmatyzuje, w naszej kulturze jest silnie pejoratywne. Ja używam tego terminu, moje dzieci lubią, kiedy ja zauważę, że one są zazdrosne. Okej, okay. Mi się, znaczy, ja radzę unikać słowa zazdrość, dlatego że ono nie koncentruje dziecka na samym sobie, tylko mm-hmm. koncentruje go trochę na tej drugiej osobie. A to ważne jest co ty czujesz, to co w tobie siedzi, czego ty byś chciał, czego ty potrzebujesz. Bo kwestia słowo zazdrość nie załatwia niczego tak naprawdę. To jest kwestia tego, ale chciałbyś mieć to czy tamto. Mm-hmm. To jest bardziej prowadzi do potrzeb, twierdzenie sfrustrowany, że nie masz, że chciałbyś mieć, niż po prostu jesteś zazdrosny. Bo za zazdrością trudno znaleźć jakąś potrzebę, którą w jakiś sposób można zaspokoić. Bo jeżeli mówimy o zazdrości, to równie dobrze dobrym rozwiązaniem dla zazdrości jest danie komuś, tej drugiej osobie czegoś mniej. Bo wtedy nie będziesz zazdrosny. A tu chodzi o to, że dzieci z reguły są zazdrosne, dlatego że one dostają w swojej percepcji mniej niż ktoś. Czyli załatwić można tą sprawę, dając mu więcej tego czegoś. I nieważne w tym momencie, ile dostaje ta druga osoba. Jeżeli ja mam to, czego mi potrzeba, to nie muszę się porównywać, nie muszę być zazdrosny. Zostawiamy zazdrość, porozmawiajmy o konflikcie między dziećmi, bo to jest coś, co spędza rodzicom sen w powiek. Piszą Państwo tutaj o różnych rolach, w jakie rodzice próbują wejść w sytuacji, kiedy dzieci są w natarciu wobec siebie. Zresztą na okładce książki są właśnie takie dzieci w takiej sytuacji modelowej. Rodzic czasami chce być sędzią, czasami chce być wodzem, który szybciutko przetnie tę sytuację, a czasami, do tego Państwo zachęcają, może być negocjatorem. I piszą Państwo o tym, że to jest dużo trudniejsza rola, by taki konflikt wtedy dłużej się wygasza, ale jest to jedyna efektywna droga do tego, żeby nauczyć dzieci samodzielnego wychodzenia z konfliktów w przyszłości. Na czym wtedy taka rola rodzica polega? Rodzic jako negocjator. Przede wszystkim na tym, żeby wysłuchać obu stron. Ale przede wszystkim dzieci mówią i wrzeszczą naraz. W trójkę. No w tym momencie... Więc najpierw ustalamy kolejkę, tak? Najpierw słucham ciebie, potem wysłucham ciebie i potem cię. Ale jak to drugie mówi, to już to pierwsze zakrzykuje, że nieprawda przecież, tak? No i właśnie na tym polega jego rola. Na tym, że on bardzo mało mówi i jest tylko osobą pilnującą. Chce usłyszeć każdego z was. Zdanie każdego z was jest dla mnie ważne. Teraz wysłuchamy wszyscy, jak ty widzisz tą sytuację. Mhm. I ja dbam o to, żeby reszta nie przeszkadzała. Nie komentuję tego, co mówię dziecko, nie spieram się z nim, nie mówię, jak ja to widzę, tylko słucham i staram się ułatwić słuchanie pozostałym dzieciom. No i teraz jaki jest cel tego, to jest ważne, bo też w książce możemy przeczytać, że wcale nie przyczyny konfliktu czy wskazanie winnego danej sytuacji nie jest tutaj najważniejsze. Wcale nie poszukiwanie tych czynników zapalnych, tylko co jest najważniejsze? Pierwsze dzieciaki mają... trochę ochłonąć i spojrzeć na to nie tylko ze swojej perspektywy. Bo to, co wywołało, bardzo często każdy z nich uważa, że zupełnie coś innego wywołało i każdy z nich ma własną prawdę. Jeżeli oni w ogóle się wysłuchają nawzajem i wezmą pod uwagę to, że ta druga osoba też ma swoje potrzeby, to w tym momencie może w trakcie tych negocjacji do tych potrzeb dojdą i okaże się, że wcale te potrzeby do końca nie są sprzeczne. Ale to pomaga właśnie, pomaga się skoncentrować na tym, co jest w tym konflikcie ważne, czyli na potrzebach. Nie na tym, że on mnie kopał w krzesło, a on we mnie rzucił długopisem, tylko na tym, że ja chciałbym w spokoju poczytać. Mm-hmm. Bo bardzo często mm-hmm. to nie pada, bo jest a on, a ona, a on mm-hmm. i tak dalej. Zamiast, słuchaj, ja chcę tutaj czytać. Możemy się jakoś dogadać. Tylko, że dzieciaki najpierw muszą powiedzieć o co, wszystko, co im leży na sercu, a dopiero później dochodzimy do tego, bo ja chciałbym. I to jest naszym celem. I to jest ta też doraźna pomoc rodziców. Najlepiej jak najmniejsza i z czasem najlepiej wycofywać się w ogóle z takiego wchodzenia między skonfliktowane dzieci czy dzieci w natarciu. No i też bardzo jest ważne to, co się dzieje między kłótniami w domu. Piszą Państwo tak. W momencie łagodzenia konfliktu tłumaczenie rodziców właściwie nie dociera do dzieci. Dlatego jednym ze sposobów i prawdopodobnie najważniejszym pomocy w konstruktywnym rozwiązywaniu sporów jest dawanie dobrego przykładu. Potomstwo
dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladownictwo. A zatem, jeżeli rodzice potrafią umiejętnie wychodzić z konfliktów, jeżeli nie rzucają przedmiotami ani nie krzyczą na siebie, mogą oczekiwać, że z czasem dzieci również się tego nauczą bez ich aktywnego udziału. Gdy jednak dorośli sami tego nie potrafią, trudno będzie nauczyć latorośle łagodzenia sporów. Ja tutaj widzę pewien problem, bo dzisiejsi rodzice byli modelowani w sposób zupełnie inny niż nasze dzieci. Może nie zupełnie, bo to właśnie jednak ta sztafeta pokoleniowa idzie. No ale mam wrażenie, że nawet ci wyedukowani rodzice, czytający książki o porozumieniu bez przemocy, przywiązujący wagę do rodzicielstwa bliskości, mogą nie radzić sobie tak dobrze w relacji z partnerem, jak w relacji z dzieckiem, bo już tak bardzo się naczytali na ten temat. I może tu być problem, albo też mamy bardzo dużo rozwodników w dzisiejszych czasach, dzieci rozwodników, które być może w tej chwili mają już spokój, ale wcześniej co się napatrzyły, no to właśnie pytanie, na ile to w nich zostawi ślad? Zostawi ślad i takie rzeczy przechodzą z pokolenia na pokolenie, ponieważ dzieci... Jeżeli rodzice udają, że nie ma konfliktu między nimi żadnych, co jest absolutnie niemożliwe, rosną w przekonaniu, że idealny związek to jest związek dwojga ludzi, którzy nigdy się nie kłócą. I w tym momencie zbudowanie związku już w dorosłym życiu będzie szalenie trudne dla nich. Mhm. Jeżeli rodzice rozogniają konflikt, a potem mówią, potem to załatwimy, to dzieci nigdy nie widzą, że konflikty są załatwiane. Dla nich konflikty... A z drugiej strony co? Załatwiać takie rzeczy przy dzieciach? Jak to właściwie robić? No, dobrze jest, jeżeli już wybuchł konflikt, to dobrze jest pokazać dzieciom, że my ten konflikt jesteśmy w stanie zamknąć i wyjść na prostą w naszych relacjach. Niekoniecznie chodzi o to, żeby wywlekać wszystko przy dzieciach, ale pokazać, czy jesteśmy w stanie... A w ogóle kłócić się przy dzieciach, bo to też jest taki odwieczny temat, bo wiadomo, że w dobrym związku kłótnia musi być. Oczywiście. Nie ma powodów, żeby się nie kłócić przy dzieci. Ale ja na przykład lubię sobie poprzeklinać, jak się kłócę. No to co? No właśnie. No to... Dzieci mają taką właściwość, że one doskonale rozumieją pewne rzeczy i czują, że nie powinny pewnych słów używać. Właśnie tak widzę to po swoich dzieciach. Chociaż od czasu do czasu też tego użyją. No i w tym momencie, na ile my jesteśmy gotowi na to, że dzieci będą nas naśladować. Jeżeli ja wrzeszczę na mojego partnera i zdarza mi się używać dosadnego języka, to prawdopodobnie prędzej czy później skończy się to na awanturze w postaci wrzeszczymy nawzajem ze swoim dzieckiem i ono potrafi użyć wobec mnie dosadnego języka. No ale lepsze jest to niż wzajemne potem przez lata ignorowanie się. Dokładnie. Tak? Jest taka bardzo dobra książka na rynku. Jaki ona miała tytuł? Nie przypomnę sobie. W każdym razie tam są badania naukowe pokazujące, że to rodziny, które kłócą się z dziećmi, znaczy dzieci, które kłócą się z rodzicami, to chodzi już o nastolatki, które robią do domu karczami awantury, to są te dzieci, które będą samodzielne, będą miały poczucie własnej wartości. Tak? Ale co więcej, one będą robiły mniej głupich rzeczy i ciekawe, będą bardziej przewidywalne, bo im zależy na tym, żeby rodzice zaakceptowali ich postawę. Ciekawe bardzo. Niż te dzieci, bójmy się, drodzy Państwo, tych wrzeszczących nastolatków. Świetnie, one walczą o swoje i walczą o naszą akceptację w tym momencie. W momencie, kiedy dziecko jest spolegliwe, tak, mamo, oczywiście, jasne, jasne. To nie jest wcale tak zwane grzeczne dziecko, kochane. Nie, to jest dziecko, które ma to gdzieś i zrobi swoje i po prostu będzie kłamać przed rodzicami, żeby mieć święty spokój. Więc tak długo, jak dzieci się z nami kłócą, tak długo my jesteśmy dla nich ważni. Więc to i tak długo, jak nasze dzieci się między sobą kłócą, to też często wynika z tego, że ja chcę, żebyś ty przyjął moją perspektywę, bo ty jesteś dla mnie ważny i ja chcę, żebyś ty patrzył na to tak jak ja. Spójrzmy tak na dziecięce kłótnie. Bardzo często to o to chodzi. Bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, za chwilę już będziemy mieć dla Państwa egzemplarze książki Zgodne rodzeństwo. Polecamy Państwu lekturę tej książki i poprzednich książek Państwa Minge. Czy pracują już Państwo nad kolejną? W tej chwili mamy przerwę. Odpoczywają Państwo. Czekamy na kolejny tytuł. On na pewno prędzej czy później się pojawi. Tymczasem prosimy o maile od Państwa w sprawie książek na adres wieczur@tok.fm. wieczur@tok.fm. Czekają na Państwa książki Zgodne rodzeństwo z pod tytułem Jak wspierać dzieci w budowaniu trwałej więzi, autorstwa Natalii Minge i Krzysztofa Minge, wydane przez wydawnictwo Samo Sedno. A ja tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w dzisiejszym wydaniu magazynu Dorosłe Dzieci była Natalia Minge.
Minge, psycholog z poradni Hipokampus w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na informacje Radia Tok FM, zaraz po nich na powtórkę dzisiejszego poranka. Wieczór Radia Tok FM.
muzyki według radia Złote Przeboje. Rok 1970. To niewątpliwie był dość mroczny rok dla Polski. W marcu kolejna osoba pada ofiarą wampira zbytowa, czyli Zdzisława Marchwickiego, a w grudniu na Wybrzeżu dochodzi do zamieszek, w wyniku których ginie 41 osób. Ale w 1970 roku były też jaśniejsze momenty, a nawet i zabawne. Takie jak choćby premiera komedii Tadeusza Chmielewskiego Jak rozpętałem II wojnę światową. Ze świetnym Marianem Kociniakiem w głównej roli. Na świat przychodzi jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek, Anna Maria Jopek. W kwietniu powstaje grupa Trzy Korony, którą po odejściu z czerwonych gitar zakłada Krzysztof Klęczon. Ich największym przebojem staje się ta piosenka. Na świecie Beatlesi nagrywają słynne Let It Be. Jednocześnie tytułem ich ostatniego albumu. W 1970 roku rodzi się Mariah Carey, a w Stanach karierę zaczyna ta grupa. Czyli Aerosmith, którzy jeszcze wtedy tego nie mogą wiedzieć, ale w ciągu następnych prawie 40 lat sprzedadzą ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Historię muzyki przygotowują dziennikarze Radia Złote Przeboje. Człowiek 2.0, czyli jak zmieniają nas technologie, nauka, cywilizacja. Człowiek 2.0 w soboty po 20.00. Zaprasza Jan Stradowski. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sobota, 15 sierpnia. Właśnie minęła północ. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Dziś święto Wojska Polskiego i defilada w Warszawie. To oznacza także kłopoty z przejazdem przez stolicę. Republikanom nie podoba się wizyta sekretarza stanu USA na Kubie. Stolica wraca do Krakowa. To tam we wtorek będzie obradował rząd. Samochody muszą ustąpić dziś miejsca czołgom i wozom bojowym na ulicach Warszawy. Przynajmniej na niektórych. Obchody święta Wojska Polskiego to tradycyjnie już spektakularna defilada. Ta w samo południe, ale oznacza to też zmiany i utrudnienia komunikacyjne w stolicy. Michał Janczura. Może zacznijmy od listy miejsc, gdzie nie będzie wolno parkować. Radzę patrzeć na znaki, bo zakazów będzie o wiele więcej niż zwykle. Między innymi przy Alejach Ujazdowskich, przy Belwederskiej, Myśliwieckiej, ale też na przykład przy Gagarina. Parkować tam nie wolno, ale przyjść jak najbardziej i podziwiać defiladę wojsk. Żołnierze oczywiście zapraszają wszystkich zainteresowanych. Niestety, w związku z tym, że będzie i parada, i te przedsięwzięcia wojskowe w Warszawie, to będziemy musieli prosić o cierpliwość, bo w niektórych miejscach ograniczony będzie ruch. Mówił komandor Jacek Walczak. Kierowcy powinni przygotować się na zamknięcie ulicy w centrum miasta. Wyłączone z ruchu będą Aleje Ujazdowskie, ulica Bagatela, ulica Klonowa, ulica Belwederska. Kierowcy nie przejadą też Sobieskiego na odcinku od Dolnej do Idzikowskiego. Dla tych, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, też spore zmiany. Radzę więc czytać oznaczenia w autobusach i na przystankach. Michał Janczura, TOK FM. Pojednanie amerykańsko-kubańskie następuje kosztem wolności i demokracji, na które zasłużyli wszyscy Kubańczycy. Dlatego obecność sekretarza stanu USA w Hawanie jest dla dysydentów szczególnie obraźliwa. Jeb Bush, ubiegający się o nominację republikanów w wyborach prezydenckich, w ten sposób ostro skrytykował wizytę Johna Kerry'ego na wyspie. Sekretarz był jeden dzień w Hawanie, aby przede wszystkim oficjalnie otworzyć amerykańską ambasadę na Kubie w związku ze wznowieniem stosunków dyplomatycznych. Michał Kobosko z Atlantic Council, który był gościem audycji EKG w radiu TOK FM, uważa, że koniec izolacji szybko wpłynie na rozwój kubańskiej gospodarki. Kuba, mamy nadzieję, stanie się krajem bardziej normalnym. Ludzie zaczną zarabiać. Trochę to jest jak 89 rok w Polsce, czy przełom 89-90. Czekają ich różne turbulencje związane z uwalnianiem gospodarki. Pewnie po części takie, jakie my przeżyliśmy na przełomie lat 80. i 90., ale także jakieś urealnienie nie tylko cen, ale i płac. Stany Zjednoczone i Kuba oficjalnie wznowiły stosunki dyplomatyczne po 54 latach przerwy. Pod koniec ubiegłego roku prezydent Barack Obama ogłosił zwrot w trwającej od ponad pół wieku polityce izolacji wyspy.
W Wielkiej Brytanii natomiast oficjalnie ruszyły wybory na stanowisko nowego szefa lub szefowej Partii Pracy. To po niedawnej wyborczej porażce lejburzystów i rezygnacji dotychczasowego lidera Eda Milibanda. Głosowanie korespondencyjne potrwa do 12 września. Dionis Sturis. Głosować mogą członkowie partii, afiliowanych przy niej związków zawodowych oraz zarejestrowani sympatycy lejburzystów. W sumie 600 tysięcy osób. W wyścigu o fotel po Milibandzie bierze udział czworo kandydatów. Liderem jest 66-letni Jeremy Corbyn, zwolennik powrotu do socjalistycznych korzeni partii, który obiecuje m.in., że przeprowadzi renacjonalizację kolei i sektora energetyki. Jest też zwolennikiem publicznych inwestycji w gospodarkę zamiast polityki zaciskania pasa. Te pomysły sprowadziły na niego sporą krytykę, m.in. ze strony Tony'ego Blaira. Były premier i szef lejburzystów uważa, że z powodu Corbyna partii groziłby pogrom, a może nawet unicestwienie. Dionis Sturis, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Premier Ewa Kopacz w poniedziałek jedzie do Krakowa. We wtorek w stolicy Małopolski odbędzie się czwarte już wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Szefowa rządu chciałaby się zająć tym razem tworzeniem nowych miejsc pracy i budową dróg. Dotąd rząd Ewy Kopacz odbył wyjazdowe posiedzenia w Katowicach, Łodzi i Wrocławiu. Jarosław Sellin uważa, że media publiczne powinny przybrać nową formę prawną. W opinii polityka Prawa i Sprawiedliwości nie mogą one funkcjonować jak do tej pory, czyli jako spółki prawa handlowego. Zdaniem gościa poranka Radia TOK FM trzeba też zmienić sposób finansowania publicznego radia i telewizji. Chcielibyśmy, żeby była sytuacja taka jak w większości cywilizowanych krajów Europy, że media publiczne w zdecydowanej większości są finansowane ze środków publicznych, a nie z reklam, nie ze środków komercyjnych. Taka sytuacja jak u nas powoduje, że jest pokusa komercjalizacji programu, czyli anteny mediów publicznych upodabniają się do anten mediów komercyjnych. Jarosław Sellin dodał, że w obliczu kryzysu płacenia abonamentu można rozważyć pomysł wprowadzenia opłaty audiowizualnej. Należy przedstawić jakąś nową formułę finansowania mediów publicznych. Na ten temat dyskutujemy. Opłata audiowizualna jest jednym z punktów tej dyskusji, ale to niekoniecznie się, jeżeli nam naród powierzy władzę, na to zdecydujemy. Może być to też jakiś system wiązany, że z różnych źródeł te środki publiczne mogą pochodzić. Mówił polityk w poranku Radia TOK FM. Na koniec niedobra wiadomość z Toronto. Agnieszka Radwańska odpadła w ćwierćfinale tamtejszego turnieju WTA. Polska tenisistka uległa Rumunce Simonie Halep 6-0, 3-6, 1-6. Pogoda. W sobotę na zachodzie i południu Polski oraz miejscami na wybrzeżu, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 27-29 na wschodzie do 34-35 w centrum i na południowym zachodzie. Podczas burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. To jest poranek Radia TOK FM i przegląd prasy, a w gazetach naprawdę masę ciekawych rzeczy. Aż żałuję, że być może nie zdążę Państwu zareklamować wszystkich artykułów, ale może zacznę od Polski The Times w skrócie. Ciekawy wywiad z Krzysztofem Szczerskim, a także ciekawy tekst na temat Prawa i Sprawiedliwości i na temat pewnego dylematu, który być może się pojawia, ale właściwie już istnieje.